to witamy Was z Gołkowic. Dzisiaj jest 31 marca 2024 roku. Pierwszy dzień Wielkanocy. Dzisiaj robimy raj za piechty. A czemu? Bo tak się nam uznało. A jak raj za piechty w tym miejscu, no to co będzie? Kurde, ale my źle idziemy jeszcze w takim miejscu. Co? No daj spokój. Czekaj mi. Tego kosza jest nie. Aha, bo ty, ale tam na skrzyżowaniu było. A to żeby my tam podeszli? A po co? A ty jak będziemy autem wracać? Na rowerze kiedy? Na rowerze? Kurde, w takim miejscu tak iść? Łamanie przepisów? Cigarety tu są. A to tam w tamtym kiosku. Gabinet weterynaryjny tu chyba kiedyś był. Chyba ja. Ten dach to wiadomo, że został po odprawach granicznych, które co jakiś czas co prawda wracają. Ostatnio wróciły. Z jakiego powodu? Uchodźców. A, uchodźców, tak. Z powodu uchodźców. Swoją drogą, to my też teraz wyglądamy jak uchodźcy. Plecakami, z rucakami ręcznie. Będziemy forsować te granice nielegalnie. Spoko, spoko, wszystko jest legalnie. Tam jakoś motorynka jedzie. Proszę, jaki fajny pojazd. Takim to można jeździć. I tu mamy rzeka Piotrówka. Po lewej stronie Rzeczpospolita Polska. Po prawej Czeska Republika. Byś go musiała sprawdzić. Jest? No i tu w zasadzie mamy już wielokrotnie pokazywany słupek. Już stary prusko-austriacki. Ewidentnie. Tylko nie ma numeru na mnie. No nie ma. Tu jak ktoś nie wie, to jest żelazny szlak rowerowy. Bardzo fajna miejscowa. Relikt przeszłości, gwiazda z czasów komunistycznych. Może oni tego nie zwalili, ale oni raczej takich obiektów nie walą. Oni to remontują. Tutaj idziemy troszkę tak po babczynym, ale szukamy. A dobra, tu się nic nie szuka przecież w tym kraju. Szukamy starego słupa granicznego, kiedy my tu kiesi znodli, ale już było cima. To było ze 2 albo 3 lata temu. Bo tutaj mamy taką sytuację, że jak jest linia tych drzew, to szła starogranica prusko-austriacko. W tej chwili są my na terenie Czeskiej Republiki. Widoczne kominy elektrowni Dziećmorowice. Kaj będziemy kończyć chyba dzisiejszą rajdę. Jak dojdziemy, no. Ale jutro nie trzeba iść do roboty. Aha, ty widzisz. To tu widać starorzecze rzeki
Piotrówki i według tego szła starogranica Prus i Austrii. Ja przeszłam. Już przeszła? Nie padało tak mocno, także jeszcze nie ma źle. Dobra jest. Się wyczyści. Nie ma mrozów, nie ma śniegów. Jest ciepło, ponad 20 stopni. Trochę za fezna ubierani. Tak, i tu jest ta druga. A to kajś tam było chyba. To było kajś tam prosto. Tylko trzeba by było tą mapę odpolić. Tą starą. I wtedy będziemy wszystko wiedzieć lepiej. My tu przechodzili przez jakąś krzypopeczkę taką. Ja. To tam kajś w tamtym terenie będzie. Ale tu ptoszki ćwierkają. Co to są za kwiatki, kaczeńce? To jest jakiś ten jaskier. Jaskry? Wiosna na całego. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy wręcz powiew lata. Tutaj ta moja mapka. O, tu jest dobre miejsce na kesza też. To drzewo. Ale ono chyba jest suche. Może i ja. Ten dąb. No i mamy stare koryto rzeki Piotrówka. A więc tu w tym miejscu przebiegała kiedyś granica państwa. I tu mamy jasny dowód na to. Znaszliśmy słup, który już my kiedyś znaszli. Ale obiecaliśmy sobie, że na następny rok tu przyjademy. Tym następnym z łopatką, tak, oczywiście łopatki nie mamy. Ewidentnie jest to słup graniczny. Tym bardziej, że on, tego nie widać teraz, ale on do dołu jest coraz to szerszy. A te graniczniki tak mają. Także w takich oto okolicznościach przyrody możemy pokazać okolice, bo tu za dużo i tak nie widać. Dobra, same drzewa. Zamaskować go. Tak. Żeby nie powiedzieli, że widać. A tu mamy fajnie stare koryto Piotrówki. No to znaleźliśmy go, to teraz się musimy cofnąć do mostu. Daleko tam jest do drugi? Skoro te chałupy tam są, to raczej nie będzie daleko. To byśmy do drugi poszli. Do drugiej i drugą byśmy poszli, no. Tutaj mamy taki chlif w miejscowości Zawada. Niby jest 1961 rok, ale w tym szczycie są takie charakterystyczne dziury. Tak jakby po szczelaninie. Dziwne. Tutaj, o, tu kur mają, a burdel. Kwiatki. A, ten mostek tu robili. Ostatnio. Co to za kwiatki? No ładne kwiatki. Jakoś się nazywają. Jakoś się nazywają. Po polsku, tutaj po czesku. No to tu mamy stacja, właściwie taki przystanek, taka zastawka, jak to tutaj go dają, Zawada na kolei. Kolej to jest po czesku linia kolejowa, bo bardziej dracha też go dają. Jakaś tu jest kesz ukryty. Dziwajcie się, tako zbrodnia, nie dopito kopola. A ja mam własną kopolę. No i co to tu jedzie? Ty, ale popatrz się, to jest też dobrą wysoki, rzecz. Wysoki stary pień. To jest też dobrą rzecz, ci powiem, bo popatrzcie, tutaj jest
cennik nawet i po ile są bilety. No. Integrowany doprawny system Morawsko-Sleskiego Kraje. Co to jest? Wysoki stary pień. Moment, krzyż. To też jest taki. To są te, co też w tym drogomyślu były. Tam. Ale widzisz? Popatrzcie. Jaką dziwną polszczyzną to tu jest napisane. Jest stary krzyż. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalone na wieki. Amen. 1848. A są my w Czeskiej Republice. Dobra. Tu jest ponoć kesz. Znaszłaś? Na co? Jest? Dobra, mamy kesza przy okazji. Ale jaką dziwną polszczyzną to jest napisane, nie? Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony na wieki. Amen. 1878. To za Austrii. Ale Maryjkę ktoś gwizdnął. Maryjkę ktoś i gwizdnął. Pety, o. Też? Nieużywany. Cigarety nie. To jak je nieużywany, to żeby żaden go już nie użył. Już go nikt nie użyje. Stare koryto rzeki Piotrówka. I centralnie my są na starej granicy. Wyschnięte wszystko. Aha, tutaj. No, tak się sprawdzę, czy to coś tu jest. Co? Beton? Ty. Beton. Jakiś beton. Ale to jest beton faktycznie, nie kamień. Beton nas nie interesuje. Tak, aha. Czyli tu se płynęła rzeczka. I tu koryto szło dalej. Tak, ewidentnie tutaj widać, że tu było koryto. I ono dalej jest zresztą. Coś wystaje nawet. Jakoś rurka. Tak, tu jest. Stara granica, bez dwóch zdań. Pół pierwszej. Okej. Stara granica. Aha, tutaj mamy te fotosyny. Co to było? My powtarzamy w pewnym sensie moją trasę z listopada 2023. A, podźwięcie. Taki haziel se tu zrobili. Proszę. No tak to można żyć. Sznury, rurki jakieś, ale pozostałości starej granicy nie widzimy. WC, proszę, jakby kto nie wiedział. Czy tu coś przybyło? Raczej nic. Baza. I tu ewidentnie widać, jak szła granica. Tu mamy bazę fotosyny godów. Tam w komentarzach było napisane pod tym filmem z listopada.
Że tu się spotykają podobno. To taki jakiś klub tutaj jest. No ale miejscu was spoko nawet. No trochę szkoda tych szizlungów wszystkich. Skorzystamy z gościnności. Tu było stare korito. Przed nami. A widziałaś jaki tam haziel był? Sedes był przymocowany do opon. Ja. Skorzystamy z gościnności. Napijemy się, odpoczniemy chwilę. No te krzesła całkiem fajne. Ale popatrzcie, fotele jakieś wypoczynkowe, wszystko. No szkoda tego. To mokre będzie mieć. No mokre będzie, no. I to widzisz tu za tym drzewem zaraz masz stare koryto. Pokażemy te fotosyny jeszcze w bardziej wiosennych warunkach. Gaśpeta. Ja bym powiedział niekusz. Baza. Miejscowa spoko. Ale tyle opon w jednym miejscu. Wypoczynkowe wszystko. Elegancko. Fotosyny. Baza. I śląskofana. Narysowano. I dobrze. Kurde. A ten stół to jest chyba plastik. Ja, to jest plastik. Ale te stołki to wszystko całkiem nieźle. No tak, o, ale tutaj widać, że mocne trunki też są spożywane. My też mamy mocne trunki. Wiadomo, jaki kofola musi być. Już my są, o cholera. A byłbyś pod do bajora. Już my są w rejonie Godowa. Właściwie no to rejon Godowa jest cały czas. Co tam je? Nie słyszę. No i dochodzimy do tej drogi. I tu był przejazd przez rzekę. Wyspa. Jest wyspa, tak? No to teraz pytanie, do kogo ona należy? Do jakiego państwa? Według tych przepisów, że granica przebiegu Tamka jest największy nurt, to wszystko wskazuje na to, że wyspa należy do Czech. Ale tamta należy do Polski. No i tu była dróżka. Jest tam droga. I ona jest zaznaczona tutaj za tymi drzewami. Zgadza się. Tak, i otuszeł. Co tam je? Nie słyszę. Tak, i nawet ten przejazd tu jest zaznaczony. Popatrzcie się. Zgadza się. Mamy to, dobre. Ten wjazd tu jest zaznaczony. Jest relikt przeszłości. PRL. Granica państwa, przekraczanie zabronione. Żółta tablica. W tej chwili na granicach szengenowskich się tego nie spotyka. I to popatrzcie, jaki to jest idiota. Ale tu nie wchodzą zwierzęta.
ku wędchorze bardziej. Do kajum. No, do wody z ja. Nie wątpię. Popatrz, jaki to jest idiotyzm. Ktoś zapakował te opony i zostawił. Na pewno przywiózł je tutaj autem, bo tu jest zaraz droga. I zostawił. Zamiast idiota zajechać do jakiegoś przoku i za darmo. Kaj, o tam jest łupek, widzisz? Tej. No. Gnał na wprost. I to ten stary. No, wygląda na stary. Wiesz co? Jak się uda, to ja mu zrobię zdjęcie. I pokazuję wszystko bezbłędnie. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest syf. O. I tam zdaje się jest urbex i tam był słupek gdzieś. My se tu teraz idziemy. O, tu go lepiej widać, ten słupek. Takie dwa dęby są. Zobaczcie, jak to ludzie potrafią zasyfić rzekę. To jest po prostu straszne. Same jakieś flaszki, plastik. Karygodne. Pytanie, z którego kraju to przypłynęło. Ja podejrzewam, że to jest obydwu krajów. Wina. Żołędzie za sobą słychać. Popatrzcie, jaki syf. Masakra. I potem jeszcze wylewo, bo to się zapamiętuje. Dobrze idziemy? Dobrze. Dobrze, idziemy. Za chwilę też będziemy. Jeszcze mamy taki winkel do zrobienia i będziemy wychodzić od rzeki. Kuminy są blisko. Kuminy są już blisko, no. Ja wtedy miał plan dojść do Olży, ale telefon żeś stracił. No i lipa. Ale ta rzeczka tam się... No, to no, my tam mamy iść. Słychać tą elektrownię. Muszę już blisko jakiś kilometr może od niej. Ale to jest dziwne, że no ja to były czasy komuny, to się nie przejmowali, że zezwolili na budowę czegoś takiego na samej granicy praktycznie. Ale co, Turów też powstał za komuny. No Turów też. Nie. To już za Prus było. No to ta kopalnia. I nie przeszkadzało. No ale tam nie było granicy. Tam nie było granicy, bo... Chciałbym ten winkiel przejść? Ja. No, Saksonia była częścią... Znaczy to było część składowo Prust. Przez jakiś okres czasu oczywiście. No wiemy, że Rzesza Niemiecko to było... Takie nieuczęszczane tereny. To było kiedyś mnóstwo takich państwewek. W lecie będzie masakra, tak? Ale jak ja tu był w listopadzie... Nie. My się tutaj, o widzisz, my tu robimy taki zakole teraz. I ta starogranica też tak robi. O ile się nie mylę, to tam był słupek. Tam był słupek? O ile się dobrze pamiętam. Ale jaki? No stary. No dobra, ale nie jaki. Biało-czerwony. Ale nie jaki główny. Nie, główny będzie dopiero... Niedaleko takiego słupa od wysokiego napięcia. Tu się chyba szykuje zmiana koryta. O, tu sobie ktoś i się wyprości. Fojera polił. Tak, tak będzie na to, że ona się wyprości. Ona się wyprości i zbierze Czechów trochę. Dług graniczny nam oddają w końcu. Natura ich do tego zmusi. To tu wszystko stoło w listopadzie, to nie leżało. Śnieg sprawił, że to ligło. I dobrze. Ale tu już ich trochę zebrało, widzisz? Za chwilę to drzewo runie. Ja, dobrze pan. A, widzisz, bobry już załatwiły to drzewo.
Dobrze widzę, jest ten słupek. Bobry już załatwiły to drzewo. No jeszcze w listopadzie było całe. Tam zaś jakoś baza po czeskiej stronie. Jednak mamy stary słupek przekształcony na obecny granicznik polsko-czeski. Natomiast jego kształt ewidentnie... No a w listopadzie ono jeszcze stało. To jest ewidentnie stary słup. Są jego kształt. Mówi, są za siebie. Te pośrednie. Widzisz, on jest też taki prostokątny jak te stare. Powinien mieć cyferkę pośrednią. 157 przez 5, no ale... Nie wiem, ale cyferkę pośrednią powinien. Prawdopodobnie będzie... A mimo. Zniszczono. Mimo. Będzie zalepiony. Puto. Jak ja tu był w listopadzie, to drzewo jeszcze stało. Tu jak ktoś nie oglądał mojego poprzedniego filmu z listopada, jak był śnieg i o tu chodził, jest tutaj słupek, a raczej jego część. O. Stary granicznik w starym korycie rzeki Piotrówka. Ono tam prowadzi, tam Kaj Mariola stoi teraz i tu ewidentnie jest. Nie dodam już jak żądny przygód. Śmieje też jest żądny przygód. Cuk słychać jakiś. Dobra, zdjęcie zrobione, lokalizacja zapamiętano. Oczywiście takowej nie podomy, żeby te słupki nie wyparowały stąd. Nie, nie, nie. Ty musisz iść tam, musisz się wrócić. Tak jak to koryto idzie. Tak jak to koryto. Tu robimy taką eskę. No. Wieje, wieje, południowy wiater, 23 stopnie na gradach, pył saharyjski. A szkoda tutaj łazić, bo te jaskry tutaj fajnie kwitną. Szkoda po nich deptać. Ewidentnie pozdrawiamy pana Franka z kanału Na Kole po Śląsku. My są właśnie w Gołkowicach oczywiście, zaraz będziemy w Godowie. Tak, tu kiedyś płynęła Piotrówka, a teraz płynie tam Haney. Także dużo zmiana koryta i też dużo zmiana granicy. Wierzby stare, pewnie jeszcze pamiętają jak ta Piotrówka się tu płynęła. Ja w tej chwili chodzę po jej dnie. Pięknie to tu wygląda. Tak na wiosnę, tak zielono. Nie? Tu jakiś lej taki zrobiony. Kamera tego nie wychwytuje. Jest tu Hanej taki dziwny lej, jakby tu coś kopali, albo jako bomba spadła. No tam też jest. Też tam jest? Oczywiście, no widzicie. Śmietnik też musi być. Tu przeszła ta Piotrówka. Flaszki nawywalane oczywiście. Okrzywca niemiara. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo wieje dość fest.
ale tam jakoś krzypopeczka się wkrochmaliła w stare koryto. Ona wykorzystała to. I teraz no, trzeba by było przejść, bo w tym momencie granica osiągnęła drogę. No właśnie, to było... Tak więc my musimy iść tam. I teraz ta krzypopka jest granicą. Tam będzie lepiej. Tu granica idzie tak jak ta krzypopka, chociaż słupki powinny być koło drogi. Także tu jest problem, bo trochę to jest szerokie. Na krok zrobić to będzie ciężko. Będę musiał przeskoczyć, ale gdzie to jest? Nie, tam kiedyś był mostek. Nie pamiętam. Mostek? Ja. Biorunie jasne. Się żłumią. Ale tu nie bardzo przejdziemy. Kurde. Które to by się trzeba było po tym wracać. Albo się wrócimy tam, kiedy ten wjazd był. Tak daleko. Kurcze. Może by tu przeskoczył, ale... Spróbować mogę. Jak się wykąpał, to... Mnie się udało. Mnie się nie udało, ale mam... Ktoś to tak jedwo zrobił, a ja ogólnie. No ja tu w tym miejscu. Jaki kulok dać, to by było. No jest problem troszkę. To było lato, to jest lato. Tu może byś przeszła, ale tu troszkę głęboko jest. Co? Troszkę głęboko tam. No. Tu już jest szerzej. No ale kroku nie zrobisz takiego wielkiego. No nie. Żeby to było, to jest miękki. Jak miękki ten staniesz, na to też tam nie staniesz, bo ten miękki będzie. A gdzie to pójdziemy potem? Tam w tę stronę. To się tu przejdzie kajdanie. Spróbuj. Tu by przekroczyła, ale tu jest strumo zaś. Tu masz strumo, tu byś przekroczyła. No to jest ten plus, jak się ma długie nogi, nie? Ja mam 1,90 m, nogi długie jak gałęzie, no to... No to nie jest to jakiś większy kłopot do mnie. Granica tutaj idzie wzdłuż tej drogi. Więc można to nazwać drogą w ogóle, ale taką miedza bardziej. Słupka tu nie widzę. Jak robiłeś taką próbną rajza Tour de Silesii, to żech tutędy wracał właśnie. Tam potem będą urbeksy do zrobienia. Coś wyciepane oczywiście. Teraz zaś musimy troszkę wleźć do lasu, bo granica idzie tą krzypopą.
Możesz... Tam podobno jakiś mostek jest, ale... Czyli tu zaś mamy granicę. Jak ta krzypopa? Mariola jest w Austrii, a jest w Prusach. Ty gdzie w Austrii, a je w Prusach. Ale kaj musimy iść dalej. Ta jak ta krzypopka. Bo tam granica wyszła do drugi, ale tam nic nie było i zaś tu potem wlazła do krzypopki. Ewidentnie. Ale ta woda płynie w tą samą stronę, co my idziemy. Ja? O, ale wielki to jest. Bunk jakiś. No coś tam kiedyś było, jakiś mosteczek. Nie, też kombinował, ale może przejdzie, żeby ją nie wpadł jeszcze. Czekaj, faszyna się nie zarwie? W sunkorzynie to tu będzie twardo. No. Próbuj. No. Dobra, spoko. Przekroczyłaś granicę. I to dosłownie. Co? I to dosłownie, żeś przekroczyła. No przekroczyłam. To idzie, druga jest tam po prawej stronie, a my ta ale jak ta, tu jest wał. Tam jest druga, ale granica idzie wzdłuż tej krzypopki. No i tu taki wichajster robi. To tu zaś idzie ta jak, czyli to tu kiedyś Piotrówka musiała też tak płynąć. Piękna sprawa. Zaś będziemy wchodzić w stronę Czech. Nic takiego nie widać. Już też liście są. Liście, trawa już jest. No, no. Kurde, ale to fest te liście tu rozwinięte, a u nas jeszcze nie ma. Brama Morawsko. Brama Morawska. Ciepli, a jest urbex, tak. Dobrze. A tu są normalnie liście na drzewa. No i tu byś przeszła bez problemu. Widzisz? Tak. Tu jest mosteczek. Tu jest mostecek. Widzisz, rura jest i bez problemu byś też. Aha. Ja wiedział, że tu mostek był, ale nie pamiętał dokładnie kaj. No ale udało się. Teraz jest pytanie. Bo trzeba iść taki winkiel, ale można by było też tu urbex zrobić przy okazji. Tak czy inaczej tam pójdziemy. Do fanów urbexu. Jest tu opuszczony budynek, zawalony praktycznie cały, więc ja tam za bardzo wchodzić nie będę. Granica idzie wzdłuż krzypopki, nie drugą. Te! Granica idzie tu! A
zawalono chałupa. Może by tam zajrzał, ale a ja już go widzę. Widzę już gościa. Widzę. Słupek, ja już słupek widzę. Ale biało-czerwony. Nie, stary. Ale to tu jeszcze trzeba iść tak, tak jak to pole. Tu jest pszenica zasiotła. Nie, tu jest ok. Ja już widzę słupek. Tamte chałupy w oddali to już Czeska Republika. Granica staro sobie szła. Kurde, teraz go jak na dłoni widać. On tam jest. Co to tu chodziło? Co? Tam coś chodziło. Szmaterloki się tu latają. Jak to nie wie, co to jest szmaterlok, to motyl. Tu sobie kiedyś Piotróweczka płynę. No to może przekupam. Śpisz? Ale słupka nie widać. Ale tamtego widać fest. Wtedy w zimie, w listopadzie, że go tak nie widział. W listopadzie, że go tak nie widział, ale też, że nie wiedział, że on tam jest. A teraz go widzę jak byk. Stare te dęby. Ten tu już uschnął, ale tak się zdaje, jakby uschnął, ale coś tam wypuściło u góry. No i tutaj zaś mamy taki fragment, kaj granice się stykają, ale tylko na chwilę. Tu byśmy przeszli bez problemu. Widzisz? Przejście graniczne tu jest. No właśnie się tak patrzy. Co? Właśnie się tak patrzy. Ale wtedy, że go nie widział. Idź tam z drugiej strony, ale zaś po tym nie przejdziesz. Dobra, jak co będzie ciekawszego, to się włączymy. Mamy delikwenta. Po raz drugi. Tym razem w bardziej sprzyjających okolicznościach przyrody. Super. Ale zachowany wzorowo. Nawet krzyż jest. Na granica szła. Prosto. A tu może być fajnie też. Na kieszeni. Ale co ciekawe, mimo numerka. Mimo numerka. Więc. Bo tamte pośrednie. Ale tamte pośrednie miały jeszcze to O z dwoma kropkami z drugiej strony. Ten tego no, nie ma. Ale ten będzie, bo po drugiej stronie powinien być, nie? Tak. Ale tu on pokazuje, że tu były plusy, czy tam były plusy? Tam były plusy. Tu, to pole było w plusach. Dziwnie właśnie, że tego z dwoma kropkami mimo. No, może w polu było. Widziało raz.
Nie, bo, ale to jest dziwne, bo on pokazuje, on jest na linii granicy. Oczywiście są ewidentnie wyryte te linia granicy. No. W którym miejscu jest to? Czyli to, tamte drzewa, to była Austria, to pole jest w Prusach, czyli tu dalej była Austria. Ty, to będzie rzepak, to nie ma pszenica. Ale co? Mamy połączenie geocachingu z granicami starymi, jeszcze z urbexem w dodatku. Tak, tam jeszcze jest trzecią. Ale to jest raczej stodoła tutaj połączona z chałupą. Ja, tu była stodoła, sąsiek jakiś pewnie. Nie ma co tu stoić, bo jest wiatr. I jeszcze będzie, co mi na łeb spadnie i mnie zatłucze. Widać to połączenie chałupy ze stodołą. Ewidentnie budynek. O. Ja. Jest pozawalane. Cholera jasna. Jeszcze jakoś piwnica. Tam coś to jakiś mebel, ale nie włażę dali, bo za hersko ten sufit tu nie wygląda. Typo wały tutaj nie wyglądają za dobrze. Taki troszkę urbex się nam zrobił. Lubię takie przygody. Było płot, chyba siatka druciana. Będzie długi film, ale myślę, że interesujący. Cóż, przejdziemy przez pole. A chyba nas tam nie wypełnią. Nie, to ja, czy jest chałupa i stodoła zaś. Chałupa i stodoła. A tam było dwa w jednym. Słupka nie widać. To ta Piotrówka musiała być zaraz koło tej stodoły. Myślisz, że młyn? Tam są ślady jeszcze płotu. Okna jakieś. Ta konstrukcja. Grzyby rosną, popatrz. Grzyby rosną, no. Ta konstrukcja tu się wydaje jeszcze dość stabilna z tych cegieł. Ale reszta już nie. No i oczywiście, jak to zazwyczaj w takich miejscach bywa, jest burdel, okna jakieś. Raczej nie ma się co pchać, bo może jako dachówka na łeb zlecieć. Tu jeszcze słoma, siano, nie, to jest siano. Tutaj mamy takich trzech kolegów, fajnie se rosną. Tam czwarty, słupki z płotu. Możliwe, że tak. Te drzewa, co tu są.
Ale nie, nie mogli zagrodzić, bo przecież granica była. No to gdzie granica była? W Zapłocie. No my trochę zeszli. Pokazuję te budynki na samej granicy. Rzeczywiście budynki są zaznaczone. Studniaka jest studnia. Aha, ja. Rzeczywiście. Jeśli ktoś coś wie na temat tych budynków, to nie napiszę. O! Ja go musiał wtedy nie zauważyć. Mógł być śniegiem przysypany. W samym płocie jest. Proszę, proszę. Czyli płot wyznaczał granicę. No. To teraz pytanie. Kurde, jak to chodzi? Ten śnieg był, ja go nie widział. Nie, Runie, wszystko kilka kartuszki muszą być tutaj. Tu nie widać oznaczenia. No gdzie taki są, jak tam był. Ale tu też nie ma oznaczenia. No ale powinno być w cenie chociaż. Dziwne. Nie? Dziwne. Chyba, że jest tak ale zakopany. Ale jest granica zaznaczona. Chyba, że jest tak zakopane trochę. Łopatka potrzebna. No nie, 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 tu nic nie ma. No nic nie ma. Nie ma oznaczenia, ale jest to granica. Równo z płotem. Czy to może faktycznie było tak, że Piotrówka była na prywatnym terenie, a granica była zaraz za płotem. Czyli to by pasowało, to ona szła tam, tu i tu, czyli bardziej szukać według tego płotu. No. Będzie 100 metrów, będzie. No, będzie. Dobrze, że tu podeszła. To popatrzcie, ja go wtedy nie widział. Czyli mamy pewnego rodzaju podpowiedź. Na równo z płotem, czyli tu. Tu jest jakby dróżka taką wydeptano, nie? Dróżka. Powiem tak, że ten budynek jeszcze nie jest taki. Pozostałości siatkowy muszą być płot, tak. I tutaj. Aha, tutaj mamy już właściwą Piotrówkę. Tak. Więc pytanie brzmi. To tutaj chyba znowu granice się schodzą. Sprawdzimy przy tym słupku rogowym. W rogowym słupku nic nie ma. Tu już mamy właściwą Piotrówkę. Tam też jakoś gospodara jest. Cholera jasna, tu coś jest jeszcze. To dali było ogrodzone. Popatrzcie, to ten płot tu jeszcze szedł do tej Piotrówki. Ale tu już dali słupka nie widać. A granica być może przechodziła tam, ale my tam na pewno nie przejdziemy. Niemniej jednak pozwolimy sobie teraz na odrobinę urbexu.
O ile do tej stodoły nie będę wchodził, to do tej chałupy chyba można wleźć, bo tutaj ten dach wygląda jeszcze spoko. Zajrzymy. O, ale studnia. Ty, ale oni chyba hydrofor mieli. Studnia nie jest tak głęboko. Zasuto. Ja, bo tu widać, że jest. Ale popatrz, jak tu paprocie fajnie rosną. Co my tutaj mamy? Tu jest piwnica, piwnica. Tu jest siła. Przyłączę siły. Wiesz co ci powiem, że te te, ale te okna nie są stare. Nie są stare. Może wymienili, ale nie są stare. Tu była kuchnia, bo tu był piec kaflowy. Tu musiał być jakiś. Tu są płytki. Ale kto a by. Tu jest stryk. Musiała być kuchnia, tak? Tu był kaflok. Rzeczywiście. Szamotka jeszcze jest. Ja. Narta tu jest, podźwej się. Ty, a to jest biegówka. Biegówka. No, staro. Tutaj. Nie, to nie ma biegówki. Tu się zawaliło już. No, nie, nie będę wchodził. Jakoś. Ale solidna cegła. Pokosz. Tu mamy jeszcze stary. Ale popatrzcie. Ja, to jest staro chałupa. Ale to jest pęknięte. Zabyte. O, szyna tu jest. To będzie ten ankier. No, bo to jest półokrągłe, nie? Ankrowane. Sklepienie, ale płytki są. O, tu jest wejście do piwnicy, ale nie będę tam chodził. Tam też było wejście. Dziura w podłodze, o, widzisz? Mhm. To są mnie na tym urbeksie. Staro chałupa jakoś i taki stare sklepienia półokrągłe. Ale nieźle, nieźle. Mamy kesza my znaszli, mamy urbeks, kurcze. Staro granica i słupek tu był niedaleko, no. Zobaczcie. Tu były kafle. Tam była jakoś kuchnia. Widzicie, o, jakie charakterystyczne sklepienia. Piwnica, tam nie będę wchodził, bo tu chyba się nie jakoś było. Ja, tu było wejście. Tu było wejście, tu była sień. Piwnica. Zobaczcie. O, tu jest zawalone. Tu pewnie chlip był. Tak na to wygląda. Strych. Tu był szalter. Strumień, schody na strych. A na strychu co mamy? Syf. Nie będę tu właził. Sam ta podłoga tutaj nie wygląda za hersko. A i też wieje. Nie chcę, żeby mi tu co na łeb spadło. Mnie zatłupło. Może nawiedzone to tutaj będzie. Wyłażymy z tej chałupki. To ona poszła. Jeszcze mamy jakiś budyneczek.
tuż to zwiedzą, ale tu jest bajzel, obudowa z komputera, odkurzacza, nic interesującego. Jakoś wasz kuchnia pewnie. Ale obiekt godny polecenia. Ale była piwnica nawet. To dość głęboko piwnica. Pod tym jest tam wejście. Aha. Dobra. A ona zniknęła. Też było wejście. Zdzielało. A tu był Haziel. Tu był Haziel i tu se wylatywały gówna. Się już to zawaliło. Tak, tutaj inaczej płynęła. O cholera, nie ma co podchodzić. Chałupa była. Wiesz co, to może była starostrażnica jako. Ale bo ta rzeka na pewno płynęła bardziej prosto. Ona bardziej tam szła. No. Tu widać, że zebrała to. Idziemy dalej. No, Mieginał są na granicy, ale troszkę jest chałupa zaznaczona, widzisz? I granica. Widzisz, tam jest stare koryto zaś. Dobrze, tylko ta szła prościej. Rzeka szła prościej. I tam później wychodziła gdzieś. Tu może być problem z eksploracją. No. Tu raczej mogę nie przejść, bo tam widzę, że jakoś słupka też jest. Ale słupka nie widać. No nie widać, raczej wątpię, żeby tu. To tutaj ten brzeg to już jest Czeska Republika. Czyli granica. Jak to tam wychodzi, to znaczy się, że ona tam gdzieś będzie wychodzić. Współczesno, tak. Tamtą stronę. Współczesno granica idzie tak jak ta rzeka, a staro idzie gdzieś tam. No, możliwe, że ja. Że tam jest Haziel. Tam jest Haziel, tak. I tu zaś mamy początek starego koryta. Widzisz? My wleźli do starego koryta teraz. Chociaż albo tu, albo tu, albo tam. To będzie stare koryto. To będzie stare koryto. Ja. Powinno go tu nawet dość fajnie widać, jeżeli tutaj jest. Tak, sumie centralnie na tej starej granicy teraz, czyli to. Co tutaj? Cegła? Kamera tego nie pokorzy tak za bardzo. Słuchaj, ale jeżeli te słupki, to one będą po tej stronie tu. To ty idź tą, a ja pójdę tą. Tam mamy naszą chałupę, którą my zwiedzali. A tu szukamy słupka. To jest oczywiście pięk.
bo według tego cholera, ale tu już się to koryto kończy, a według tego na granica idzie. O, tam coś jest. Tam coś stoi. Są słupy od płotu. Tu jest droga. Dojazd do chałupy był. A więc przejdźmy. Może się trochę wrócić, ale... Ale co to jest? To jest beton. To jest część tego słupa. Jestem centralnie teraz na granicy. Te, ta granica jest tu. Tu jest granica. Czyli granica nie szła w rzece. A więc tak jak ogrodzenie tej posesji. I tu są ślady właśnie jeszcze pozostałości po płocie. A więc ja to dobrze kombinował. Więc tu szła granica, tędy. Według tego. Nie wzdłuż koryta, telefon się odzywał. Nie wzdłuż koryta. Czyli jeżeli tamten płot wchodził tak, to tu tworzyło to kąt prosty i słupek będzie po czeskiej stronie. Cholera jasna. A my tam nie wlezymy, nie ma szans. A druga sprawa, tam jest jakaś gospodarka i będzie bardzo ciężko tam przejść, chociaż widzę tam słupek współczesny, granicznik czeski. On jest tam, jak jest ten murowany obiekt, bo granica idzie tak jak rzeka, współczesna granica polsko-czesko, natomiast prusko-austriacko idzie tędy. Straciłem teraz orientację. Aha, tu, czyli jo jest na linii granicy prusko-austriacki. I ona szła wzdłuż tego ogrodzenia. Co prawdopodobnie było tak, bo tu zaś to ogrodzenie wychodzi z Piotrówki, czyli kąt prosty musi być po czeskiej stronie. Bo tamten płot, tam że chrzał, to płot też się kończył przy Piotrówce. Więc jeżeli był kąt prosty w ogrodzeniu, granica szła wzdłuż tego ogrodzenia, to słupek będzie po drugiej stronie rzeki. Albo w rzece, tak. Bo tu mi pokazuje, że my są teraz na linii granicy. Więc tutaj granica nie szła Piotrówką po prostu. No nie. Piotrówka tam płynęła. Piotrówką nie szła. A ona szła cały czas tu. Okej, okay. Tak i teraz troszeczkę odchodzi w lewo. Stare, tak. Razem z bukiem, no. A, ale popatrzcie, buk, dąb i brzoza. Czyżby zaszczepione były? Nie, tak.
Ja jestem centralnie na linii granicy. Czyli tu Kajś coś było sobie. No może być na tej skarpie. No może też tak być. Ale te dęby są potężne. Nie, tu jest zaznaczona droga, granica teraz odchodzi w lewo. Możliwe, że ja. A my będziemy kręcić lekko w lewo. Czyli tak jak ich szukam. Dęby potężne, ja. O. Jest krzypopka i granica będzie szła tak jak ta krzypopka. I mamy słupek przewrócony. Nie ma oznaczenia, troszkę takich. No raczej nie spadnie, bo jest przyrośnięty. Słabo go widać. Ale no ja wtedy w tym śniegu tutaj już trochę chodził, to jego mógł na pewno nie zauważyć. Znaczy był cały ze mchu, ja go tak tylko nogą zrobiła. Czyli są po tej stronie krzypopy. No. Mhm. No prawidłowo, bo jest róg. No. On jest półokrągły, tylko nie ma tu litery, może z drugiej strony. Długo. Dobra. Zrobimy mu fotka, zapamiętać go trzeba. Że on tutaj jest. No, czyli ja już mam dwa na końcu. No. Teraz go tu zobaczymy. Jest. Trzeba go zapamiętać. Dwa na końcu. Dwa na końcu. Tamten to było widać z daleka, ale gdzie jest znalezione, któryś ty nie widział. No, no. Zrobimy sobie tu lokalizacja. Dobra. To w takim układzie pójdziemy obydwa z tej strony. Skoro ja tu miał, ja miał trochę problem, bo trochę takiego śniegu było i tu trudno, że miałbym to zauważyć, ale już kraftowy godał, co prawda, żeby po takich drzewach nie stować. Właściwie to my są niedaleko jego miejsca zamieszkania. Jakieś 10 km stąd. Wodzisław Śląski. No 10-15. No idziesz ktoś? Coś tu jest. Ale moim zdaniem zwykły kamień. Nie będę już tego odkopywać. Idziemy dalej. Aha. No to teraz będzie sztuka zaś wrócić tutaj. Ale się udało bez problemu. Nie ma to jak długie nogi. A tam jest właściwo Piotrówka, widzisz? Popatrzcie jak ona jest daleko. Dobra. No ja nie myślałem, że tu już tak roślinność będzie rozwinięta. U nas jeszcze nie ma. Jednak brama morawsko i te ciepłe wiatry z południa docierają. Jajko pije. Jajko? Nie, nie jajko, roślinę. Wajco po naszemu. Po naszemu wajco. No. Kurde. Tu jest suche coś, wierzba.
złą małość tutaj. Tu jest taki wał. Raczej innych słupków tutaj już nie będzie, bo oto mamy gościa. Pięknie zachowany. Pełni dalej swoją funkcję. Ależ potężne to jest. Mamy gościa perfekcyjnie zachowanego. Stary słup prusko-austriacki. Widać. No ja nawet wiem, skąd ta biała plama tu jest, no ale... Bo to ją oszkrobał. Ale śladów tej prusko-austriackiej granicy na nim nie widać, ale co ciekawe, widać te ślady prawdopodobnie jednej z wojen. Bo jest tu uszczerbione. I to wygląda, jakby tu jakoś kula trafiła. Został trafiony. Ale jego rozmiary i ta wysokość wszystko wskazują, że to jest stary słup. Pełni dalej swoją funkcję, chociaż właściwo granica jest w korycie Piotrówki. Prawdopodobnie z czasów ostatniej wojny. Jest słup. Tam za nim jest już Piotrówka. Tutaj ludzie łazili. O cholera. Mamy nieboszczyka. Nieboszczyk. Pokazywać go nie będziemy. Zakatrupiony dzik. Aha. Dzik. Cóż. Tak też bywa. No to jest pamiętna miejscowa. Moja poprzednia eksploracja w tym miejscu się kończyła. Tutaj Rzech wtedy stracił mobilnioka. Tu jechał pod tym masztem. Mam nadzieję dzisiaj go nie stracić. Wtedy się tu za bardzo nie dało wleźć. Było krzoków do pioruna, to wszystko stało. Teraz jest łatwiej. A więc tu już niedaleko podobno jest Olza. Ale tu jest super. Haj. Graniczny. Znaczy ten. No. Przekraczanie zabronione. Aha, to. No. No tak, bo tu już płynie. Raczej słabo z tym będzie w tym miejscu. Wtedy jak ja tu był, to te krzoki, to wszystko się nie dało wleźć za bardzo nawet. Tam doszedł do tego miejsca i hajrant. A też dalej nie szedł, bo szukałeś tego dziada. Nawet choćbyśmy chcieli zleść, to tu się za bardzo nie da. Ale kurde, teraz to tu jest dużo łatwiej. I
widać kajse, najpierw rzeczka płynęła, a teraz się tam płynie. I przybyło nam terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A więc w sumie w miejscu kaj jo już nie był. Jako to... No. Tyle, że według tej mapy to ta Piotrówka płynęła dalej. Gdzie? Tam. Gdzie tam? No, po czeskiej stronie. No, niestety. Nie do czeskiej. Nie ma opcji za bardzo. Zresztą to tam jakby widać, żeby tam było jakieś stare koryto tam. Nie? Tam jak te drzewa się zaczynają. Także tutaj nie są my na starej granicy. Coś tam się... Co? Nie. My musimy uważać, bo to drzewo... Ono ledwo stoi. Musimy dać pozór. Bo ono no może na łeb gruchnąć. O, słyszysz? Będziesz miał zamiar teraz spać, a tu już podgryzają. Wiesz co? Jak już? To tu już jak ten chodniczek jest. No, już ci nic nie zrobi. Już my przeszli. Widać, że tu się nie jedno zwaliło. No, tu raczej teren trudno dostępny. Z rowerem by nie było opcji nawet tutaj iść. Trudno dostępny. Też mamy jakieś zejście. Słupek jest. Ale współczesny. Nie, pewnie, że współczesny. Ona nas nie interesuje. Bo stare koryto jest tam. To jest współczesny? Tak, to jest współczesny. Polsko-czeski. No jest równy, no. Taki całkiem równy nie jest. To jest granit przede wszystkim. Granitowe słupki. Tak, po czeskiej stronie byłoby lepiej. Tylko, że w tej chwili nie są my na starej granicy. Ona jest dali. Wiem. Patrz, jakie tu drzewo się rozpuchniało. Ja. Ramy są skory. I, co ciekawe, mamy słupek 34 po tamtej stronie, Kajś. Te ramy są bardzo blisko. Widzisz, ta? Tak powiem szczerze. O, tu nie ma co podchodzić. Odmywo, no. Będzie głęboko, bo tu jest wartki nurt. No, ale tam nie będzie. Pytanie, do kogo ta wyspa należy? Czy do Polski, czy do Republiki Czeskiej? Te wejście zrobimy i nie wyda. O, tam ewidentnie widać, że jest stare koryto. No. I tam szła ta granica. Także tu za bardzo nie mamy co szukać. Zaraz powinien być słupek 34. Duży słupek. To nawet widać, jak ona tu płynęła. No. On powinien być, ale niestety po stronie czeskiej. No i zbliżamy się do Olzy. Tam coś tak by było widać, ale dobra. Mamy kolejny słupek, stary,
ale z granitu. Fajnie się prezentuje, stary prusko-austriacki. Ale w tym wypadku będzie to pruski słup graniczny. Tutaj mamy taką meandrującą już Piotrówka. Jej ostatnie metry. Za chwilę wleci do Olzy. No i mamy koniec rzeki Piotrówki. No na pewno nie ją. Jest słupek, ale to jest... Ale to jest stary? No, on wygląda jakby był stary. Farbę ma oszkrobaną. Ale on jest cały oszkrobany, widzisz? No. To jest stary słup. Pytanie tylko, czy to nie jest ta 32 może? 32 przecież było to głupie, 34. No a tamten? Ale 34 jest po czeskiej stronie. No, tak by to pokazywało, ale... One go tam widać. Mogło być tak, że ta Piotrówka płynęła tam. No. One go tam widać na tym wale. Że mogła tam płynąć. Ale mi pokazuje, że my właściwie idziemy. Zobaczcie, zaś mi pizda chce wlić do oka. Nawet, że my zeszli fest z granicy. Bo popatrzcie, widzisz? O. Jak to idzie tu. Możliwe, ale granica jest w rzece. I teraz wychodzi właśnie z tej rzeki. Wychodzi i idzie takim jakby starorzeczym. Ja. No, to tam Kaś. Nie wiadomo, co to za numeracja jest, ale ktoś tu chyba, jakiś eksplorator, możliwe, że był i już coś kombinował, bo to mi wygląda, że jest to stary jednak słupek. Co ciekawe, tutaj jakby jakieś ślady czegoś były i on jest cały taki poszkrobany czymś. No. Mało tego. Oszkrobana farba jest. Ale nie, on jest faktycznie czymś poszkrobany. I on jest rozmiarami przypomina tym, co my tam widzieli wcześniej, nie? Tylko, no. Że ten jest niższy. Niższy, no. Moim zdaniem jest to faktycznie stary słup. Ktoś tu już coś kombinował, no. Dobra, a jak tu idzie granica? Granica idzie tam, rzeką. No, a tu wygląda od tego, że jest takie starorzecze i ta granica idzie ten starorzeczy. Tak. I mamy tutaj koniec rzeki Piotrówki. A więc ta strona po polski zajdzie mamy zrobiono prusko-austriacko granica. Tu by szło od wszelkiej biedy na rowerze już zajechać. I tam już mamy Olza. A więc byłem wtedy niedaleko tej Olzy. Zobaczcie, jak tu bobry szaleją. Tam mamy, widzicie? Widzicie kuminy elektrowni Dziećmorowice. Niebo to nie są chmury, słuchajcie, to jest pył z nad Sahary. To jest już, dzisiaj też mamy ciepło, 23 stopnie. Ja także spoko, fajnie się idzie. Dzisiaj piechty rajza, bo czasami też można powiedzieć, nie samym rowerem człowiek żyje. Kurde, i kto to goda. No ale tak to czasami jest. No i tutaj już żegnamy się z Olzą. Wyszliśmy przy takiej drużce. Tam jakiś rowerek leży. I tu my już byli. A więc w zasadzie tu byśmy się musieli wrócić do tego słupka. I to by było... To jest... Słuchaj, tu jest jaszotkówka zaraz. Czyli
myślę, że tutaj by było dobre zakończyć ta eksploracja tej granicy. Ja wiem, no ale to ten słupek jest tam gdzieś, nie? No, no. No, no dotąd iść z powrotem już. Ja. Czyli ta, na, tu w tym miejscu, żeby to skończyli. I to jest, tak, to jest Starorzecze. W tej chwili pokazuję, że tu jest Starorzecze Olzy. Więc to nie jest staw wykopany przez ludzi, to jest Starorzecze. I tu jest dalszy ciąg tego Starorzecza. Zresztą tu się już tak jakby pod górkę idzie. Tu była wyspa. Tu była wyspa w tym miejscu. A tu mamy ujęcie wody przemysłowej Godów w Godowie, pompownia pierwszy stopień. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji. Spółka akcyjna w Jastrzębiu Zdroju, ulica Chlebowa 22. To chyba nawet wiem, w którym miejscu. Wyspa jest. I teraz... Ja tu na rowerze. Tylko teraz by było dobre jeszcze tam troszkę na zachód podejść, no, i wracać śladem tej granicy. W tej chwili my są zaś, tu zaś w tym miejscu była Olza. Tu jest jakiś problem. Bo tu zaś była Olza. A ten kolega z pewnością był dalej na tej wyspie. I on tą Olzę tu pamięta. Jakoś grobla. Tak, bo tu jest, tu było coś takiego, widzisz? No. Aha, i są tu. Ale jest gruby, potężny. Dobra, to teraz jakbym tu szli. Nie. To dojdziemy do tego słupka. A to, ale to lepiej by było wzdłuż granicy iść, nie? No to naokoło mamy. Tu? No to tak, no ale. Dobra. My już to zrobili, nie? No. To tu by trzeba było zleść teraz, kajś w te haszcze iść. I byśmy się znaszli. Co to tam jest? A, pimpę. Betun. Po słupie chyba, no, faktycznie. No i tu byśmy musieli, Kasi, zleść do tych krzoków. Jest chodniczek jakiś. Tu jest chodniczek, ale od zwierzyny. No my już się oddalili od koryta. Zresztą te drzewa o tym świadczą. Gdzie betun? Słup jakiś był. Bo tu jest jakoś i krzypopka jeszcze. Widzisz? Możliwe, że... No tu będzie więcej tych Starorzeczy. To jest... To nie da się ukryć, że to jest Starorzecze. No. A tu co mamy? Czosnek. No jest czosnek, no. Czosnek niedźwiedź. Nawet, ty nawet go czuć. Tu jest woda. Bo to jest Starorzecze. Tu jest mokry. Bo ta Olza, ona musiała być dalej, skoro te granice tak wytyczyli. No i gdzie mamy przejść? No w tej chwili musimy iść kaś tam. Tu. Czemu tu? No jak chcesz zrobić tak, i się wracać. Ale po co? Ja chcę iść tam. Aha, czyli... Dobra, to jeszcze prosto. No, w tamtą stronę chcę iść. Aha, czyli na tej drodze byśmy to zakończyli definitywnie. No oczywiście. Mamy dosyć ciekawą sprawę. Jest taka jakby... No bo stu... musi iść do dołu, bo pod Olzą pewnie przechodzi wodę. No. A tam pod polem, ale... Tu mamy o... Coś takiego. Ale tu jest luft. Luft. No, luft tam idzie.
jakieś, czy a może z kopalni, co? A to co to jest? Co? Jakieś flaszeczki? To jakby po lekach jakiś. Same mrówki piękne. Upierdliwe muchy, no bo tereny podmokłe, no i pełno ich tu jest. Niestety. Ciepło jak w lecie. Krótki rękaw, mimo że 31 marca. Tylko za beton. Trudno powiedzieć, co by to było. No, coś to jest, jakiś beton. Ale to równe kształty, takie dość. Słupek na pewno nie był, taki bytny nie jest. Tu mogły być i mogli w pole wyorać daleko. No bo tu jest brzeg rzeki teraz. No, on mógł być tu kawałek dalej i co? Rejon 1P4. I zaorali go. Albo go po prostu wywalili. No. Idziemy. No my tu teraz idziemy brzegiem rzeki. Więc słupki, jeżeli tutaj są, to one powinny być tu w tym miejscu. Oczywiście dawnej rzeki Olzy. I de facto są my na linii granicy. Ale się tu rozszczepiło tego. Są my na samej granicy, więc słupki powinny być tu. Ale go tu rozwaliło fest. Ja myślę, że do niego piorun szczelił po prostu. No, może i tak. Grom szczelił do drzewa i do strumu i kurde, się idzie wyrypać teraz. Tu coś pisze. Mamy jakiś schron 1900. Nie po polsku. 36. O cholera, to jest po niemiecku. No. Czyżby to był schron? Niemiecki. Albo pruski. Pruski. Ale 36? Znaczy się... Nie. Wiesz co może być? To może być dostawione tu. A może. 36. No. Polacy to dostawili. Widzisz? Możliwe. Ty, to tu jeszcze kręci. Tam też jest dziura? No, tam. Tu coś to też jest napisane. Może tam kaje wyjści. Po niemiecku tam napisane. Ernbaul Wetw Schreiwut Stelmnickel. A. No i tam może jest. Może tam schron. Jest jaki korytarz? Nie. To jest schron. Ewidentnie. No. Tyle razy tu był, że tego nie zauważył. Ja też. A, bo tu desilezja była ważniejsza. A w lipcu tutaj będziemy. Mam nadzieję, obydwa będziemy startować, nie? I ona 100, ona na 50. Co? Tylko jeszcze nie wiem, jaką mam trasę. Żelazny szlak. No ale którędy dokładnie? Także spoko. Tam mamy jednego kesza wziętego, tu ponoć kaj jest drugi. Nie ujawnimy kaj. Ale fajne rzeźby są. Może Gustaw tu kaj będzie.
Ramy na pewno możemy w innej godzie. Dobra. I Godów. Baza Tour de Silesia. Skończyliśmy eksplorację granicy. W dosyć fajnym miejscu. No, prawda, niepowodzenie na koniec. Ale i tak było super. Dzień fajnie spędzony. Nie na rowerze. Pogoda jak na razie dopisała. Jeszcze jakieś 5 km do auta z buta. I prawdopodobnie bez jedzenia. Damy rady. Szałot czeka w chałupie. Ale jeszcze jakieś 40 minut jazdy autem. Po dodej godzina. Godzina? Bo ja 40 minut do roboty jadę. Ale to od twojej roboty tu będzie ile? Z 15? Mniej więcej. No to godzina. Dobra. No i troszkę my taką pętlę tutaj zatoczyli. To jest Maszczka, ja stracił telefon. Ale na szczęście Grzech go odzyskał po jakichś 3 godzinach. Nic mu się nie stało, a leżał w śniegu. I teraz tak. Tam jedza się tu kończy. Zajmy się na starej granicy słupków już nie. Wiesz co? Kurde, tego ci nie powiem, czy my są koło tych chałupów, ale ja. No przecież ten słupek był dalej jak te chałupy. Zatoczyliśmy pętla. I to gnał teraz. Tam elektrownia Dziećmurowice, a nad nami czemu taki słońce, tak lada, tak marnie świeci, bo mamy ponoć pył z nad Sahary. Ja tam był ten nieboszczyk. Nieboszczyk też był. Zupełnie inaczej się idzie w takich warunkach jak teraz, a wtedy w listopadzie jak się szło. Ja miał butki przemoczane wtedy. Stare trepy zimowe, że wziął. Wtedy przemokły po śniegu, że tu chodził. Jeszcze rzut oka. Dobra. Tam jest słupek za szokami. Jeszcze rzut oka na niego. Raczej im się tu nic nie będzie działo. Jest. I fajnie. No, nie wygląda, żeby były podżarty. Może go zaszczelili, zostawili. Może padnę chory, może był. Bo to powinni zakopać. Ale jakbym takiego spotkała żywego, to nie wiem. Chyba, ja. I teraz tym chodniczkiem możemy iść. Jest to potężne drzewo, no. Chodniczkiem do Gołkowic. Ulica Celna, Gołkowice. Zmierzamy już do auta. No, tutaj znany teren z rajdów rowerowych. Ale chyba pierwszy raz, że jest tu bez rowera. No nie, jakbyście byli zapisani, ale... A, to my byli tylko w Godowie tam. Tyś też była. No ja byłam, ale ja byłam w Godowie. Ale jakie tereny, widzicie? O, teraz jak widać ten pył nad Sahary tam. No, no. Prawie ta chmura to jest. Ja strasznie zapylone, piosków, pieruny. Nawet te kuminy są troszkę takie zamglone. No, zapylone takie. I my to wszystko wdychamy, ale my są na Śląsku, tak, że my są przyzwyczajeni. Nauczyli, ja. Mają odpływ.
ale tu na takie, taką działkę, tak na weekend przyjechać, jak mowa altanę postawić, to też fajne. Nawet chyba ktoś taki coś praktykuje. A tu jest fiesta. Fiesta wjechała. Tu nawet jakiś stawek ktoś miał. Z opunami, nie? Okolica fajna. Doszliśmy już ku aucie. Genau, skończyliśmy rajza. Także fajnie, pył saharyjski widać. Saharyjski pył widać. I to fest go widać, nie? Na niebie. Dzisiaj bez strat. I dobrze. Mam nadzieję, że bez strat. Nadzieja matką głupi, no ale... Ale nieźle to widać. Saharyjski pył. No i cóż, trzymajcie się i do zaś. Jeszcze dynał. Sprawdzimy, jest pył. Widzicie? Jest. Jest pył saharyjski.